Dzień dobry. Witam Was na dobrerowery.pl i korzystając dzisiaj niezbyt pięknej aury, obniżenia temperatury i ataku zimy w środku wiosny, rozmawiamy sobie dzisiaj o pewnym akcesorium, które ostatnio towarzyszy wielu spośród nas, czyli o bufach, chustach, osłonach twarzy, maseczkach i tym podobnych elementach, ale ja nie będę z Wami rozmawiał o tym, czy trzeba, czy powinniście, czy musicie, czy to jest mądre. Opowiem Wam zupełnie z innej strony, po prostu o praktycznej stronie, czyli co robić, żeby Wam nie parowały okulary, kiedy zasłaniacie twarz podczas jazdy na rowerze. I myślę, że to się przyda nie tylko teraz w związku z oczywistymi przepisami koronawirusowymi, ale również przyda się to Wam jesienią, zimą i w innym czasie, kiedy z tego typu elementami ubioru często jeździmy. Zacznijmy od tego, że ja nie wiem w ogóle, kto mógł wpaść na pomysł, żeby na rowerze jeździć w maseczce, bo ani nigdy nie było żadnego wymogu jeżdżenia w maseczce, ani no, nawet abstrahując od tego, nie wiem, jak na zdrowy rozsądek można było wpaść na to, żeby na rower wychodzić z maseczką, czy to bawełnianą, czy to papierową, która totalnie przeszkadza podczas jazdy, nic nie daje, jest niewygodna i po prostu się w niej jeździć nie da. Dla mnie, kiedy pojawiło się hasło zasłonienia twarzy, naturalnym był buf, czyli rzecz, którą i tak jeżdżę przez dużą część roku, bo nie lubię, jak mi wieje po szyi, zwłaszcza jak jeżdżę gdzieś po górach, więc w ogóle pomysły z maseczką jest jakiś dla mnie kosmos, a tym bardziej osoby, które w ogóle próbują sprzedawać maseczki rowerzystom i przekonują Was, że to jest fajne, jeszcze wrzucają coś takiego na zdjęciach, że w tym jeżdżą, to jest w ogóle dla mnie kosmos, bo bym się udusił w tego typu elemencie, który w dodatku jest mega niepraktyczny, ciężko się go zdejmuje i nie można go po prostu nasunąć i zsunąć, więc to jest dla mnie czysta, totalna abstrakcja. Aczkolwiek, jeżeli już dochodzimy do bufów, zauważyłem, że wiele osób komentowało, jak to się dzieje, że mi nie parują okulary z bufem. No i cóż, żeby nie przedłużać tego filmu, to mogę powiedzieć, że na to sposoby są dwa. Jeden jest droższy, drugi jest tańszy, więc może zaczniemy od tego droższego, żebyście go jakoś przetrawili. I ten sposób to oczywiście okulary, bo droższe okulary dzięki powłokom dobrym po prostu nie parują, bo parują dużo mniej i to jest coś, o czym często się przekonujecie, kupując troszeczkę lepsze okulary. Nie powiem Wam, gdzie się zaczyna ten przedział cenowy, kiedy okulary przestają parować. Ja Wam mogę powiedzieć, jak to u mnie wyglądało. Czyli mniej więcej Oakley'e ze szkłami Prism, Alby, które widzicie teraz ze szkłami HDMI, to okulary, które praktycznie nie parują, nie pryskam ich żadnymi sprayami anti-fog, one po prostu bardzo mało parują, a jeżeli już się pokryją mgiełką w skrajnych warunkach, to ona dosłownie po jednym oddechu znika. Nie mówiąc o tym, że znika, jak zaczynamy jechać, bo to jest mniej lub bardziej oczywiste dla mnie. Więc w każdym razie dobre okulary nie parują, albo parują bardzo mało. Z tym, że problem jest taki, że trzeba na nie wydać trochę kasy. Więc co zrobić, żeby tej kasy nie wydawać, albo żeby wydawać jej mniej? No i to jest moja obserwacja, taka z ostatnich tygodni jeżdżenia z bufami w wyższych temperaturach, to jakość bufy. Nie ma nic gorszego niż gruba, tania i nieoddychająca bufa. Miałem taką na przykład ze znanej, popularnej sieci sklepów sportowych na D za kilkanaście złotych i nawet mimo dobrych okularów było w niej mnóstwo wilgoci i pojawił się problem parowania. Taki naprawdę mały, ale skoro pojawiał się w przypadku okularów, w których normalnie w ogóle nie ma parowania, to o czymś świadczyło, więc zwróćcie uwagę, jakiej klasy bufy kupujecie. Niestety nie testowałem oczywiście wszystkich tego typu materiałów na rynku, wszystkich chust i buf. Dwie firmy, których używam i za które ręczę, że naprawdę dobrze sobie radzą z oddychaniem, to jest Endura i Buf, czyli oryginalny Buf, podobno pomysłodawca tego w ogóle rozwiązania, czyli elastycznych, wielofunkcyjnych chust na szyję. Obydwie tak naprawdę można dostać w granicach 40-50 zł za chustę. Naprawdę dobrze odprowadzają wilgoć, dobrze oddychają i problem parowania jest naprawdę minimalny w przypadku tych dwóch firm. Oczywiście wzory są dowolne. Pamiętajcie o takiej jednej rzeczy, żeby po pierwsze unikać tych chust najtańszych, bo one naprawdę fatalnie oddychają, a po drugie, jeżeli już szukacie czegoś stricte na cieplejszy okres, to pamiętajcie, że wiele firm robi takie chusty stricte stworzone właśnie na warunki ciepłe, które nie mają Was ogrzewać, ale które mają na przykład chronić przed promieniowaniem UV, czyli mają na przykład chronić kark przed poparzeniem słonecznym. Buf ma w swojej ofercie takie cienkie chusty właśnie letnie, które
tak już rozmawialiśmy o tym na początku, w zupełności wystarczają do tego, aby wypełnić wszelkie znamiona przepisów, które są nam narzucone, a przy tym wszystkim naprawdę powodują minimalne parowanie, nie ograniczają bardzo wymiany cieplnej, więc to jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Dodatkowo jeszcze pojawiają się nam chusty z wełny Merino, która też bardzo dobrze oddycha, tutaj w firmie jest bardzo dużo. Zwróćcie tylko uwagę na to, ile tej wełny Merino rzeczywiście w chustach jest, bo coraz więcej pojawia się takich chust, albo w ogóle bielizny, albo koszulek, gdzie tej wełny Merino jest na przykład kilkanaście do 30%. No i w takim rozwiązaniu łatwo się domyślić, że to nie będzie działało tak dobrze, jak chusta wykonana w większości właśnie z wełny z merinosów. Pamiętajcie, prosta sprawa. Jeżeli nie, drogie okulary ze szkłami, które mają minimalną, że tak powiem, tendencję do parowania, to przynajmniej dobra chusta i na pewno problem parowania będzie na maksa zminimalizowany. Dodatkowo jeszcze oczywiście są patenty typu specjalne spraye antifog do okularów. Kiedyś sobie o nich porozmawiamy, ale to jest, uważam, rozwiązanie najbardziej kłopotliwe i problematyczne. Najprościej zacząć od najtańszego, czyli właśnie dobrych chust.